programowe i katalog dostać potem. Nikt nie każe patentować, pani nożyć, bo dopiero, proszę państwa, można poszyć. O klasówkach, proszę państwa, nie ma mowy. Na wsi rękować prosto, zdrowy. Wakacje, proszę państwa, wakacje. Nadzwyczajne przyjemności i sensacje. Można stanąć na grzeby, można po sobie się umieć po krzywy. Można także stale być podróżnym lub na przykład skoknąć sobie w czasie burzy. Można kaszleć, można kichać, można ziewać, albo zgubić na wycieczce kura, chleba. Nikt się nam dzwonkiem rażnym nie powita, wiosze lub nie zapyta. Nie, też się nie nadaje. To co byś chciał? Właśnie myślę. Myślisz i nic nie możesz wymyślić, a może po prostu powiemy wszystkim, co zrobić, aby wakacje były bezpieczne. Takie wakacyjne dobre rady. Lipiec zje się nam wakacje, a wakacje to atrakcje. Czasem nawet ciąg szaleństwa, lecz w granicach bezpieczeństwa. Można w wodzie dokazywać, łapać się, kopać, pływać. Gdy strzeżone kąpielisko i dorośli są też blisko. Pierwsza więc zasada taka. Miejsce kopieli wyznaczają woje, koła ratunkowe, łódź, ale z nimi czuwa ratownik. A skupiając na ten góry, można wspinać się pod góry lub przemieszać węzłe lasy, byleby nie zbadać trasy. Druga więc zasada jaka? Góry zwiedzać tylko po wyznaczonych szlakach. Na wsi można spać na ślach, stawiać żałas na polanie. Bo sobie grać, lecz kosiarki się rozrzegnać. Zasada trzecia. Od urządzeń rolniczych z daleka. Ja najczęściej, mówię szczerze, jeżdżę latem na rowerze. Chociaż kola szyby przedni, nie poruszam się w pojezdni. A po czwarte, obiecujcie, nie będziecie jeździć pojezdni wysobieni i starszy. A po piątce, moi drodzy, nie wypada szukać cienia, by uniknąć poparzenia, a gdy słońce mocno wraże, to stosuje krem do twarzy. I pamiętam jeszcze, że w zaroślach żyją kleszcze. Szósta więc zasada. Bądźmy więc ostrożni i unikajmy spotkań drożdży. Brakuje mi